Najgorętsze sprawy dnia. Wszystko w temacie w RMF FM. Zastanawialiście się kiedyś, jak będzie wyglądał świat w przyszłości? W programie Wszystko w temacie spróbujemy teraz odpowiedzieć na to pytanie. Firma IBM zaprezentowała 5 innowacji na kolejne 5 lat. Witamy teraz Michała Dobrołowicza, który jest w Düsseldorfie, gdzie obserwował specjalną prezentację. Dobry wieczór, guten Abend, cześć Michał. Cześć Michale. Jesteśmy bardzo ciekawi, co to za innowacje, które mają zmienić świat. Ta pierwsza to nowe, lepsze zabezpieczenia produktów, które my na co dzień kupujemy w sklepach, bo teraz przez oszustwa i podrabiane produkty na całym świecie straty sięgają naprawdę astronomicznej kwoty, $600 miliardów i to tylko w ciągu jednego roku. Sprawa jest poważna, bo w ostatnich miesiącach do Afryki na przykład trafiły sfałszowane testy na malarię. Nowość, która ma się pojawić w najbliższych latach, to tak zwane kotwice kryptograficzne. Taka kotwica będzie jak odcisk palca umieszczany na każdym produkcie i dzięki specjalnej aplikacji będziemy mogli sprawdzić, czy to, co kupujemy w sklepie, na przykład butelka wina podpisana jako oryginalna butelka wina Bordeaux, która ma ponad 30 lat, przypadkiem nie jest trochę młodsza i czy na pewno pochodzi właśnie z Bordeaux. O, to bardzo potrzebna rzecz. Ciekawe, jaka będzie następna innowacja. To jest lepsze chronienie naszych danych, zwłaszcza tych w internecie. Chodzi o coś, co naukowcy nazywają bardzo fachowo kodowaniem opartym na algebrze krat. O co chodzi? Dzięki temu wszystkie dane będą mogły być lepiej szyfrowane, w bardziej niż teraz skomplikowanych strukturach. Taka struktura będzie właśnie nazywać się tą kratą. Generalnie chodzi o to, że teraz na atak najbardziej narażone są nasze dokumenty, nad którymi pracujemy na tak zwanej chmurze. Edytujemy je w internecie, a dzięki tej innowacji te dokumenty, teksty, obrazy będą mogły być i edytowane, i zaszyfrowane jednocześnie. No robi się coraz ciekawiej. Michale, wspomniałeś mi też coś o sztucznej inteligencji. Tak, i tutaj są nawet dwie innowacje. Sztuczna inteligencja ma pomóc chronić morza i oceany, bo są przewidywania, że za 7 lat ponad połowa świata będzie miała problem związany z niedoborem wody. To jest duże wyzwanie dla naukowców, którzy mają teraz zebrać dane o jakości wszystkich oceanów, jezior, rzek, a jeden ze sposobów to jest badanie planktonu. Plankton, czyli pokarm dla wielu ryb, ale to jest bardzo trudne i ma być łatwiej dzięki innowacji. Bo już powstają roboty mikroskopy oparte właśnie na mechanizmach sztucznej inteligencji, które będą połączone z internetem i rozmieszczone w wodach na całym świecie i one będą stale monitorować ruch tego drobnego planktonu unoszącego się na powierzchniach wielu mórz, oceanów. A gdy szybciej zobaczymy, co ten plankton robi, to jest nadzieja, że szybciej zauważymy, gdy w tych rzekach i morzach coś niedobrego będzie się działo. Tu jest ważna informacja o Polakach, bo Polacy, a dokładnie matematycy z Uniwersytetu Warszawskiego, też cały czas pracują nad rozwojem sztucznej inteligencji. Chodzi o to, żeby na podstawie obserwacji bardzo wielu wzorców ludzkich zachowań w różnych sytuacjach, albo tego, jak ludzie się komunikują i wydają polecenia, nauczyć urządzenia tego, jak mogą łatwiej współpracować z człowiekiem. Bywa też tak, jak podkreśla profesor Paweł Strzelecki, że sztuczna inteligencja uczy się od człowieka niedobrych rzeczy, nieładnych zachowań, na przykład obraźliwych komentarzy, albo seksizmu, albo rasizmu nawet. I powstaje kolejne urządzenie, które ma wyeliminować to, że ktoś wszczepił w sztuczną inteligencję właśnie takie nieładne zachowania, obraźliwe. I takie urządzenie to jest kolejna innowacja. Czyli jeśli dobrze liczę, z zapowiadanych 5 została jeszcze jedna. Co to takiego? Komputery kwantowe, nowy wynalazek, takie mega szybkie komputery, nad którymi pracują teraz informatycy i specjaliści na całym świecie. Nasze tradycyjne komputery, które doskonale znamy, wykonują obliczenia na tak zwanych seriach bitów, czyli są zera i jedynki. Włącz i wyłącz, on, off. I nasz komputer robi zwykle przez to jedną rzecz i dlatego zdarza mu się niestety czasem zawiesić, a komputery kwantowe będą wykorzystywać kwantowe bity, czyli kubity, a dzięki temu będą mogły być i tym zerem, i tą jedynką jednocześnie. I dzięki temu będą mogły robić wiele rzeczy naraz. Ale to jest ta innowacja, która, jak wynika z prognoz, jest na dzisiaj przynajmniej najbardziej od nas, jeszcze oddalona. Z Düsseldorfu Michał Dobrołowicz, dziękujemy bardzo. To może oprócz tej ostatniej umawiamy się za 5 lat i zobaczymy, co z tego się sprawdzi.